zazwyczaj pojadą dwa treningi lżejszy, ale tutaj zobaczę fajny punkt widokowy Mirador del Rio. Potem po południu jakiś trochę tempowy, może kolejne wzgórze większe, także robimy konkretną robotę, bardzo dużo kolarzy, być może nawet miejsce na treningu kolarskim, sporo już turystów, ale na pewno będzie to bardzo udany dzień i turystycznie. Wyspę. Piękny widok na sąsiednią wyspę La Graciosa. Że jest słońce, ale zobaczcie, jakie widoki. La Graciosa, sąsiednia wysepka. Teraz lżejszy, taki trochę turystyczny, a późnym popołudniem kolejny odróż w mieście. Są turyści. Zaraz przystanek, żeby coś zjeść, zbliża się pora obiadowa. Za mną fajna wysepka La Graciosa. A na razie jestem w trakcie lekkiego treningu. Wiatrówka musiała się pojawić, bo mocno wieje. Trzeba dbać, mimo że około 20 stopni, to jednak na tych wysokościach troszeczkę przewiewa. A najbardziej czekam na ten popołudniowy trening, który będzie już na nizinach, trochę szybszy. Może też znajdę jeszcze kolejną górkę do biegnięcia jakąś kalderę. Kilometry robią się. Mały zbieg. Ale muszę wam pokazać te widoki, bo są niesamowite. Zobaczcie. Można powiedz. Także ja lecę po moje kolejne kilometry. Rzeźbę, rzeźbę. Pięknie. Hola! O, jest co robić.
posiłek po pierwszym treningu. Dużo białka musi być. Czas na drugi trening. Znowu wiatrówka musi być, bo te właśnie górki, które widzicie za mną, to mam nadzieję jeszcze przed zachodem słońca na nie wbiec. Na jedną lub na drugą lub na obie. Ale wiele zależy od tego, czy tam się można dostać, bo nie są to szlaki turystyczne, więc zobaczymy, do jakiej wysokości będę mógł podbiec, ale na pewno wejdzie kilometraż, wejdzie przewyższenie, a jak nie, to dokończę trening gdzieś tu po płaskim, trochę jakieś tempówki i co? Drugi trening, kilometry się robią. Lecimy po nową przygodę. Kaldery czekają. Zobaczymy, jakie wyjdzie przewyższenie dzisiaj po całym dniu. Na drugi trening wziąłem buty trailowe i bardzo dobrze, mimo że nie jest to praca jak w Polsce w śniegu, to taka pozostałość wulkaniczna, żwir i tego typu podobna nawierzchnia, która ucieka pod stopami, robi swoje, bo naprawdę trzeba mocno pracować. Rzeźbimy, rzeźbimy po nierównościach, po wulkanicznych. Znowu już 1,5 kilometra podbiegu, a jeszcze nie koniec. Takie ciekawe miejsca. Nie wiem, czy to był jakiś bunkier, czy co? Ciekawe. Kanały melioracyjne. Nieźle. Są jakieś tunele. Kady są zbudowane. Do szczytu trochę jeszcze jest, ale ciekawie to wygląda. Pot się leje. Zachód słońca już blisko. Ja prawie na czworaka momentami, bo nie ma tutaj żadnego szlaku, tylko w zasadzie po pozostałościach wulkanicznych. Prawie tak muszę nisko. Osuwisty teren trochę. No, także za mną już prawie zaraz będzie 3 km ogólnie serpentyną podbiegu, teraz wspinaczka. Także jest dobrze. Jest kolejny szczyt. Słońce zachodzi. Tu mamy wszystkie tereny do biegania. Mam w planach większość obiec. Tam, zobaczcie, jak pięknie. Tam już byłem, gdzie te anteny. Tutaj, gdzie ta mała kaldera, też byłem. Na tą wielką górkę też zamierzam pobiec w najbliższym czasie. Na ten szczyt, ponieważ tu już wchodzimy na czworaka i najtrudniejsze zawsze jest zejście, ale na jednym z kolejnych treningów mam zamiar tu wbiec i tu jeszcze parę pagórków zrobić na jednym treningu, także wejdzie, wejdzie. Ładnie. I moja miejscowość. Stamtąd przybiegłem. Jest kolejny szczyt, widoki na koniec dnia wspaniałe. Te wszystkie, no może nie wszystkie, ale większość górek mam zamiar objechać, szczególnie tą za mną. Rewelacja. To jest kolejna kaldera. Może pokażę wam, jak to wygląda, żeby nie spaść.
Tam jest żyzna gleba po wygasłym wulkanie, więc uprawy na dobre trwają. Zobaczcie, tą górkę też mam zamiar pobiec. Także kończę trening i kolejny dobry dzień na obozie. Zapraszam następnym razem ze mną.